cóż rola przeznaczenia? Improwizujemy, nie znamy scenariusza. Nad tym pracowałem bardzo długo i stworzyłem moto. Powiedziałem ci. Oparłem to tak. Fala. Czorokąt, czoło, czorokąt. Na tym najpierw zrobiłem to moto. To całe moje. To jest narodzenie się mojej sztuki. I powiedziałem sobie sam. A ze szczęścia to mi łezka poleciała. Przecież ja mogę być kimś. Tylko nie mam sprzętu, żeby już flamastów równowodnych. Zimą Zakopane. 5 lat temu. Ja jestem, wiesz, fotografia jest też sztuką. Kreujemy sztukę nowego stworzenia. Gdy jedno w nas serce, by jedna w niebo dusza. Gwiazdy swego losu, mistrzowie i ich życie, pod maską makijażu wciąż chowamy twarz. I gramy, 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 zawsze znakomicie. Tworząc ziemski spektakl, który Ty, Boże, znasz. Aktorzy są widzami, widzowie aktorami, a ja pomiędzy Wami co dnia widzę, że na scenie jest pusto i tylko wielkie lustro, tło do gry daje nam złudzenie, że ktoś jest na scenie, a to w odbiciu my. Aktorzy smutku Boży, już kończy się premiera, pojutrze świt zamarzę tysiące afiszy. Twoim marzeniem jest to, aby usiąść gdzieś w Paryżu i w Paryżu tak. Malować, rysować moim dla ludzi. Moim marzeniem jest, żeby się skontaktować z Paryżem i pojechać do Paryża i tam, na ulicy, rozpocząć rysować i malować. Tam, w Paryżu. Wyschodzić w całym sercu kultury światowej. Posadzać. Pojechać tam. No, ale to nie musi być. Nie musi być. Może to być Gdyni na Grabów. Im większa widownia, tym mocniejsze wzruszenie. Wierni teatromani łzy strącają z powiek. Zapada kurtyna, ciemność na scenie. Wkrótce wielką rolę stworzy inny człowiek. Aktorzy są widzami, widzowie aktorami, a ja pomiędzy Wami co dnia widzę, że na scenie jest pusto i tylko wielkie lustro. Tło do gry daje nam złudzenie, że ktoś jest na scenie, a to w odbiciu my. Aktorzy są widzami, widzowie aktorami, a ja pomiędzy Wami co dnia widzę,
tło do gry. Daje nam złudzenie, że ktoś jest na scenie, a to w odbiciu my. A to w odbiciu. Ja chcę coś stworzyć. Czasami bardzo szybko, ale przeważnie bardzo to są minuta, dwie, trzy minuty. Nie długo się rysuje. Bo myśl uciekła cała. Myślę. Ten wielki artysta hiszpański, Pablo Picasso, on jest moim natchnieniem. Ja nie maluję tak jak Picasso, nie rysuję tego, ale on jest inspiracją. On jest motorem, abym ja zaczął rysować i malować. Tak, Picasso jest moim natchnieniem do rysunku. Powiem panu szczerze, to co tworzę, to wiem co ja robię. Rysować to trzeba się naprawdę uczyć, ale trzeba mieć wizję. Wizja to jest niesamowita historia. To jest prawda, to jest cała konstrukcja rysunku. Jeśli się ma wizję, to ma się prawda twórczość. Marzyłem o tym, żeby zdobyć własną kreskę. No i w końcu udało się. Udało się. Kierunek tej sztuki uformował się w ten sposób, że to był przypadek i szczęście wielkie, kiedy to ja poznałem w czasie okupacji tych właśnie niewolników francuskich. I było z tej grupy, wyszło kilku malarzy. I znalazłem się prawda wśród tych malarzy. Był to okres okupacji, kiedy byliśmy zaprzyjaźnieni wszyscy. I grupa malarzy, Polaków i Francuzów, znaleźli się, prawda, u nas w mieszkaniu i zaproponowali, że będą portretować moją siostrę. Kiedy powstał ten obraz, na którego obecnie patrzymy, to w czasie realizacji tego portretu byłem świadkiem, jak to się odbywało. Mamy tutaj dzisiaj u nas w mieszkaniu ten Paul Nicola obraz. Obraz jego, muszę zaznaczyć, że ten obraz jest tak piękny, tak wspaniały, że widać, że w tym obrazie coś jest. Ta miłość tego Francuza do Polski był chyba najładniejszy. Pracowali w stoczni komuny polskiej. A to wtedy była niemiecka stocznia, prawda? Tak, Deutsche Werke Kielce nazywała w czasie. I ta grupa, ja się w tej grupie znalazłem. Wjeżdżali do Chartuz i w Chartuzach. Tam w plenerze powstały kilka dobrych obrazów. Byliśmy wszyscy zaprzyjaźnieni, pamiętam, i on był, Paul Nicola, był oryginałem, bo nikt w owym czasie nie nosił brody jak urzędnik policyjny przed wojną służbowo miał pod spodem pasek. I to było ciekawostką. Prawda. Był oryginalny. Tak, drugi malarz się nazywał Paul Colomb. Siostra była modelem
do tego rysunku i postawić trzy obrazy. To był pierwszy obraz Pól Niszola, to był obraz Łachomniasza i to był obraz tego Ciszyszego. Kazimierza Ostrowskiego. I Kazimierza Ostrowskiego, tak. I wszyscy, to rysował Pól Niszola, a tamte obrazy oni... Nie, Kazimierza mamy. Co? Ostrowskiego Kazimierza mamy, a Łachomniaka nie mamy. Aha. A mamy tego? Ostrowskiego, tak. No i pamiętam, że moja siostra pracowała w sklepie papierniczym na ulicy Świętojęcy, dawniejsza Adolfskiej Strasy. I właśnie w tym sklepie papierniczym były też artykuły farbiarskie, lata z artystów, malarzy. Otrzymywała się przydział na zakup farb. Oczywiście moja siostra, proszę mnie, zmiękła jej serce, że to jest francuski oficer i przychodzi tutaj tego. Zmieniła zdanie i proszę mnie, sprzedała mu, proszę mnie, farby. I on stanął i popatrzył, i moja siostra popatrzyła i się w tym momencie zakochali. Polska, Francja. Tak powstała miłość. Polska, Francja. Że ten aparat jeszcze się uchował. Rycina. To jest przepiękny aparat. Ja mam przygodę z tym aparatem. To było w 1943 roku. Jest bombardowanie, ludzie uciekają i ja jestem tym aparatem właśnie na ulicy 10 lutego jest fryzjer Rokoko. Przed wojną, w czasie okupacji ten fryzjer jest i dzisiaj też jest ten fryzjer. Wejście do tej kamienicy. Ja robię zdjęcia tym aparatem. I w pewnym momencie biegnę z ulicy tego 10 lutego, ona się nazywała Hermann Göringstrasse. I ja biegam i robię, prawda, od szlaczki schodowej te zdjęcia i mówię, zrobię sobie kilka z bliska tych zdjęć. Kiedy wyciągnął ten aparat i robię zdjęcia, a Niemcy, którzy oficerowie i żołnierze popatrzyli, on sie, was machen sie? Ich mach Aufnahme, ich bin von der deutschen Presse. Sie sind ein Spion. Jak oberwałam się raz w szczęście, tak, i drugi raz to mnie poleciało z gwiazdy i uciekam, kiedy wszyscy lecą do schronów. Każda kamieniczka była duża, piwnica musiała być oddana do schronu. Kiedy ja, prawda, lecę jako ostatni do tego schronu i oficer, żołnierz niemiecki, marynarz oczywiście to był niemiecki. Kiedy ja biegnę się na dół i trzymam, proszę, ten aparat, a ten żołnierz niemiecki jak mnie przerzucił, w rękę uderzył, oczywiście drugą rękę puściłem, a ten złapałem i dałem dyla stamtąd, bo się wszy, aż domy zaczęły. I takie moje przejścia były. Pamiętam, że pracowałem w takiej firmie Fotobus i powiedziałem mojemu szefowi, czyś ty zwariował, synu, mogliby się rozwalić. Nie wszyscy Niemcy nie byli hitlerowcami. To jest pewne. Moje archiwum z okresu okupacji zdjęć mam tutaj w piwnicy, u siebie. Tutaj możemy, jest już tyle, że po prostu trzeba przegląd zrobić. I
i w końcu to odtworzę kiedyś. Tak. Ale archiwum jest. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, ale wszystko jedno. To znaczy, że czas robi swoje i mogą być tam, prawda, już brakty lub kolor się zmienił czy coś, ale może być ciekawe to wszystko. To jest jasne. To. Moje przeżycia. Chciałbym powiedzieć w sposób taki. Był to strach wielki. Każdy bał się tego hitleryzmu. Ta mowa, tym trybem rozszerzającym. Nein, raus, weg! Ich werde dich zeigen. Ja ci pokażę. Także był germański dryl. Trzeba było znać. Trzeba było znać dokładnie. Urodziny Adolfa Hitlera. Były takie grupy hitlerowskie. Hitlerjugend. I oni kontrolowali młodzież do 18 lat po godzinie 20 w okresie okupacji nie ma prawa chodzić. A ja pracowałem w kinie i wracałem o 23. I miałem z tego tytułu nieporozumienia. Dopiero mnie uratowała właśnie legitymacja, no i perfekcyjny język niemiecki. Ale Niemcy, oni są przerażeni naszym hymnem narodowym. Oni mówią po niemiecku, mówię tłumaczenie, jeszcze Polska nie zginęła, tłumaczenie niemieckie. Noch nicht Polen ist sind nicht verloren, wo die Polen noch leben. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Jeśli Polacy mają takie słowa, Niemcy sami powiedzieli, to Polska nie zginie. Czy my sobie zdajemy sprawę, jakie to są w hymnie narodowym słowa? Jeszcze Polska nie zginęła, póki my wszyscy żyjemy. Zgadza się? Oczywiście. Zawsze zostanie Polska. Nigdy nie wymazana Austrii-Kartę. Były też czasami humoreski. Taką humoreską przeszedłem jeden taki nalot, kiedy zbombardowanie Gdyni i wszyscy do schronu uciekają i mieszkałem na ulicy Gartenstrasse 31, ulica Ogrodowa, obecnie ulica Śląska 31. No i kiedy, prawda, jest to bombardowanie Gdyni i wyszliśmy z schronu i przed nami świst pocisku. Niech nas nie uczuł. Padnij, powstań, schowaj się czy coś podobne. Wpadliśmy, proszę, jeszcze w szawarek, gdzie te gówna były tak śmierdzące. Ja mówię do mojego brata, coś śmierdzi, weź. Lepiej choć spieprzamy stos. Same życie. Super. To był numer. No takie jest życie. Innego nie ma. Kurier polskiego kontaktu z ojczyzną to był Jan Nowosierzelański. I przemycała go Armia Krajowa na statku. Muszę powiedzieć, że moja rodzina przechowywała Jana Nowaka Jędrzejowskiego, a ściśle się nazywał to pan Schwarz. Schwarz w Gdyni na ulicy, prawda, na zapleczu ulicy od Świętojańskiej. Pamiętam o tym,
Ja zostałem sportowcem. Przypadek zarządził taki, że były biegi narodowe. Zamarzyłem, aby też zastartować. Było to tak, że kiedy po starcie ruszyliśmy na 1000 metrów, zrobiłem czas, pamiętam, 2 minuty 52. Za 20 minut znowu startują. Ja wiem, że jeszcze raz będę startował. A zainteresowali się moim wynikiem z pierwszego biegu. Nie wolno, to nie wolno. Kiedy już wszyscy ruszyli, ja ruszyłem za nimi i wygrałem. I tak się objawiłem talent biegów narodowych. Hipoś Mieszkalec. Dzisiaj postanowiłem sam ze sobą rozmawiać. Czy to, co ja robię, czy to jest dobre, czy to jest malarstwo? Myślałem tak, ale też te myśli są różne, bo człowiek myśli, a zostaje niczym. W końcu doszłem do wniosku, nie, muszę być kimś. Nie jestem Picasso, ale jestem hipo. Hipo. Nie Picasso.